Siemano, witajcie, z tej strony Wojan i dzisiaj jestem wraz z Klaudią. Dobra, cicho, tylko przedstawię. Jestem wraz z Klaudią i Abrom. Siemano, Eluba. Słuchajcie, dzisiaj próbujemy dostać się do RTV Euro AGD. Dostać się? Tak wiecie, ale o godzinie. Noc, tak. Pokaż, która jest godzina, Abra. Dawaj. 3:11. 3:11, słuchajcie, ludzie, to będzie jakaś masakra. Próbujemy się tam dostać, mam nadzieję, że nam się uda. Zobaczcie. Ja mam... Sobie po cichutku tutaj wyszliśmy, więc jakby co to Teraz próbujemy tam leciutko, powolutku się dostać, ale tak po cichu. Może uda nam się dostać do środka, więc chodź. Gościu, lecisz? Słuchajcie, chodźcie, naprawdę nie mamy dużo czasu. Co jeśli ktoś nas teraz zobaczy? To dobra, idziemy. Ej, stop. Dobrze, poszedł, możemy iść, dawajcie, idziemy. Patrz, co? Dobra, słuchajcie, macie latarki? Jest latarka. Macie latarkę, jest wszystko gotowe. Chodzimy, ale cicho. Światło! Dobra. Wojan, idź tam. Dobra, ogarnę światło tylko. Dobra, czekaj. Jak to światło ogarnę? Ogarnąłem! Dobra, chłopaki, jak na razie udało się fajnie wejść, tylko co robimy teraz? Słuchajcie, podzieliliśmy się na dwie grupki. Ja, Wojan i Maciek jesteśmy tutaj, będziemy obczajać się w sumie strefę z... Ale cicho. Będziemy teraz szukać ewentualnych ludzi odpowiedzialnych za kontrolę tego miejsca. Nie wiem, czy jakiś ochroniarz, czy jakiś pracownik, ale musimy obczajać, czy ktoś tu jest. Jeśli nikogo nie ma... No to w ogóle będzie kozacko. Co ty robisz? Co ty robisz? Ja chcę się zważyć. Jak to chcesz się zważyć? Dobra, dawaj. Nie, stary, nie ma na to czasu, odkładaj to. Coś się tutaj, ktoś jest, odkładaj, nie ma na to czasu teraz. Nie wiem jak wam, chłopaki, ale mnie się wydaje, że tu nikogo nie ma, więc w sumie chyba możemy już głośno mówić, nie? Może ja zadzwonię i się spytam. Halo? Jest tutaj kto? Halo, oni tam są! Ej, są tam! Dobra, oni mówią, że dobra. Lecimy tam. Widzieliście kogoś? Słyszeliście kogoś? Nie. Okej, bo tam był ochroniarz, ale no nie wiem, czy to był ochroniarz tego sklepu, raczej po prostu galerii, nie? Wydaje mi się, że mamy całe RTV Euro AGD do swojej dyspozycji, rozumiecie to? Z całą noc. Dobra, zobaczymy teraz, Abra, jak sobie poradzisz w wyścigu wirtualnym. Jak dla mnie, nie masz w ogóle szans. Słuchaj, jesteś na padzie, ja jestem na kierownicy. Będziemy grać na Xbox One S, który możecie kupić za 999 zł. Z pakietem V-dolców. Rozumiecie? V-dolce za darmo do Fortnite'a. Macie tutaj, słuchajcie, i Force, to chyba najlepszą grę na Xboxa, i dodatkowo Fortnite'a, i V-dolce, i jakąś jeszcze tam skórkę, jakiegoś skin. Nie, to i teraz taka. Słuchajcie, możecie ową konsolę dodać na własną clicklistę, aby najbliżsi mogli wam zakupić na przykład na jakąś okazję typu dzień dziecka. Ale nie tylko najbliżsi, znajomi też. Ja na przykład dodam na swoją i ty mi kupisz. Nie, to zupełnie na odwrót. Gdybym ja dodał na swoją clicklistę, Abra mógłby mi to bardzo miło kupić. W sumie ja dodam na swoją, ty kupisz, odhaczę, bo tam możecie dodawać, możecie odhaczać, coś macie. Tak go rozwalę w tym wyścigu, więc zaczynamy. Okej, słuchajcie, jesteśmy już gotowi na miejsca 3, 4. Okej, wcisnąłem. O, dobra, spoko. O, ja już jadę. Ty co ja na pana to co ja robię? Ej stary, nie ogarniasz tego samochodu chyba? Ej patrz, okay. Jest cool. Ty patrz, Abra sobie radzi całkiem nieźle. Ej, na padzie chyba jest łatwiej. Wojan, co ty robisz stary? Patrz, jak kręcę. Ej nie. Nie! Wojan, nie masz szans, bro. No. O, dobra. No, jadę. Idziemy. No, co? Nie! Co tu się dzieje? Ej, na tej kierownicy jest naprawdę bardzo trudno kierować. Dobra, czekajcie, tak? Ej, patrz, teraz jadę dobrze. Pierwszy raz chyba. Okej. Oj, tutaj ostre zakręty się Nie! Ej, patrz, co mnie prawda! Ej, wydaje mi się, że naprawdę równo wam idzie, chociaż w sumie nie. Dobra, Wojtek ma 14%. Abra ma 50%, stary. No ja ile mam? Czekaj, 14 ma 50 ponad. Ej, no szczerze, naprawdę. Przecież ja autem jeżdżę dosyć dużo i naprawdę nie wiem, no widać. Właśnie chciałem powiedzieć. No typie! Ej! Dobra, teraz jadę do gronie, czyli 27%. Patrz, jak mu szybko te patrz na tyle. Co? Jak to? Okej, ale dam radę. Wjeżdżam na tor znowu. Okej, rozwalone. Typie. Patrz, ostatnie 10% mi zostało. No nie mów, że już ma 90%. No ej, ty masz dopiero 33, a Abra już kończy. Wygrałem. Wow, dobra, Wojtek, no bez szans. Dobra, niestety przegrałem, ale teraz słuchajcie, mamy coś bardzo ciekawego. Mamy oto Klaudię z opaską na oczach. Proszę tam bardzo, są?
Pęcik. No gdzieś tutaj. A, tutaj, pan. Tu, patrzcie, o, dobrze. I słuchajcie, teraz ona będzie grała na fazie przeciwko Abrze. Ja na kierownicy nigdy w życiu nie grałem. Ej, szczerze, naprawdę zastanawiam się, ile to będzie procent, ponieważ jednak ja ostatnio nie pochwaliłem się za bardzo. Poza tym, skoro Klaudia ma opaskę, no jednak nie widzi gry, więc ja będę musiał jej wszystko tłumaczyć, mówić, gdzie ma skręcić, gdzie ma pojechać. Coś czuję, że to może być trudne. Ja też. Ale spokojnie, Kały, poradzimy sobie. Damy radę? Damy radę. Piątka. Dobra, więc zaczynajcie, let's go. Okej. Dobra, Klaudia, teraz musisz jechać prosto, ciśnij, ale prosto, czemu skręcasz? Jadę prosto. Czemu skręciłaś? Do tyłu. Do tyłu. Patrzcie, Abra sobie jedzie. Jak ci idzie, wariacie? Oj, jest strasznie, stary, ciężko. No, mówiłeś. Nie, nie, o nie, gdzie ona wjechała? Do tyłu troszkę. Oj, teraz do przodu. Nie, czekaj, to tutaj było? Ja już się sam pogubiłem. Ja coś czuję, że to może nie wyjść. Abra ma 10%, ale ty strasznie wolno jedziesz, wiesz? Ale stary, ja przejdę. Nie, nie kierujesz, Wojtek. Jechałaś w dom właśnie. Aha, super, dzięki za nic. Co ty zrobiłeś? Kazałaś się zacisnąć. O, dobrze, jedź prosto, udało ci się. Jedź prosto, lekko, tak. Lekko, dobrze. Dobrze, super. Jeszcze prawo. Ej, patrz, jak dobrze ją prowadzi. Prosto, nie padło w drzewo. Ale masz 4%, czaisz? Aura ma 52%. Do przodu. O, dobrze, dobrze. I powolutku jedź. Zwolnij trochę i w prawo leciutko. Dobrze. Prosto. Nie. Lewo, leciutko. Prawo. Prawie wjechałaś w ludzi, ale to taki mały szczegół. Dobra, trochę do tyłu. Dobrze, ale nie w tą stronę. O. I stop. Ona puka do drzwi, stary. Ej, może ktoś się otworzy, halo. Ale nie, czemu w lewo jedzie? Jadę w prawo! Ej, nie, Wojan, patrz! Abra już kończy. O nie, Abra kończy. Nie. Dobra, Klaudia miała 9%. Wygrywa Klaudia, ponieważ miała mniejsze szanse. No sorry, Abra, wyszło jak wyszło. Teraz to mi smutno. Mamy konkurencję w tym momencie, a mianowicie wyścig. Gościu, ja już jadę. Zobaczymy, kto jest najszybszy na takiej oto hulajnodze. Hello. Słuchajcie, 3 osoby jadą. Ta, która będzie miała najlepszy czas, wygrywa. Jedziemy po kolei. Najpierw jest Klaudia, hello, bo jesteś dziewczyną, to jest pierwsza, więc... Pierwsza się rozbije. Nie, tor jest naprawdę bardzo łatwy, zobaczcie, wystarczy przejechać tutaj prościutko, tam zawrócić i wrócić z tej strony. Więc Klaudia, jesteś gotowa? Tutaj mamy stoper, proszę bardzo. Mamy dokładnie stoper, możemy zaraz zaczynać. Zaczynamy, 3, 4, start! Poszło, jedzie! Dawaj, patrz jak zasuwa, jak szybko! Ty już lepiej tam licz czas, bo może być zaraz. Zaraz jest spoko, zaraz 10 sekund. Patrz, zawraca. Już jest 10 sekund, zawraca. Wow! Okej. 15:25. 15:25. Okej. Myślę, że nie było tak źle. Teraz kracza Abra. Ja będę na końcu jako boss, jako główny boss. Zawsze słuchaj, najtrudniejszy boss jest na końcu. Na końcu. Jesteś, Abra, gotowy? Jestem gotowy. Słuchajcie, mamy stoper. 3, 4, start. Poszło. Okej, poszło. Ej, popchnąłeś go. Nie, nieprawda. Dobra, patrz. Jedzie, zawraca. Okej. Dawaj, bum! Nie, to się nie liczy. Ile? 13-18. 13. Zgłaszam wniosek o dyskwalifikację. Nie, ja się sam odepchnąłem. To są te dwie sekundy. Ale no, 2 sekundy jednak na takim krótkim torze, no jednak robią znaczenie, prawda? Ale no niestety, moi drodzy, teraz czas na bossa. Ja coś czuję, że Wojtek bez... będzie miał. Nie, zobaczymy, jak to mi wyjdzie, szczerze, ja to uważam, że nie pójdzie mi za dobrze, ale no hello. Stary, ja w ciebie wierzę, słyszysz? Dobra. Wierzę w ciebie, myślę, że pójdzie ci dobrze. Jeden. To już jest na minus, jeśli przegra, to będzie przez ciebie. Dokładnie tak. 3, 2, 1, go! I poszedł! Wow, jaki szybki od początku! Ej, ja myślę, że Wojtek ma szansę zagręt, to wygrać. Wojtek, dawaj! Co? On już wraca! Szybko, dawaj! Okej. Tyle samo co Abra, dokładnie 18! Tyle samo! Remis? Nie! Ej, coś nie możesz. Mam screena nawet, bo robiłem w galerii. Czy to jest? Ej, no nawet milisekundy, pokaż. Galeria, patrzcie. No niemożliwe. 13-18, Wojan teraz? 13-18, Abra! No, jest remis!
zrobić. Ale ty tam walnąłeś, ja myślałem, że ja będę szybciej. O co chodzi? Dobrze, więc tak wyglądał wyścig. Ogólnie mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, klikajcie ten czerwony magiczny przycisk subskrybuj. Byliśmy w RTV Euro AGD. Bawiliśmy się tutaj świetnie. Nie zapomnijcie o klikliście, w której możecie dodać rzeczy, które chcielibyście dostać, jako na przykład prezent od bliskiej osoby lub od znajomego. Ja dostanę Xboxa od Wojana. Więc dzięki wszystkim za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!